Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w telewizji Racjonalista TV. Naszym gościem jest dzisiaj człowiek niezwykły, pan Krzysztof Pieczyński, aktor, reżyser, poeta, pisarz, człowiek sztuki. Dzisiaj pan Krzysztof zgodził się wystąpić w naszej telewizji i odpowiedzieć na parę pytań. Ale na początek zapytam pana taką rzecz. Pan jest człowiekiem sztuki przez te wielkie S. Czy może pan powiedzieć taką rzecz? Czy człowiek sztuki, czy sztuka może być w jakiś sposób ograniczana? Zwłaszcza chodzi mi o taką ostatnią modne stwierdzenie jak obraza uczuć religijnych. Czy sztuka powinna być ograniczana, czy nie powinna przekraczać pewnych reguł, pewnych ram? To jest właśnie problem, wielki problem, z którym nosi się nie tylko nasz naród, nie tylko Polacy, ale i nasza cywilizacja. I żeby tak to umieścić bardziej na ziemi i bliżej nas, to co się stało z nami, z Polakami, przez ostatnie 1000 lat jest, świadectwo tego jest oczywiście w literaturze, świadectwo tego jest w każdej dziedzinie sztuki i jest to jakby pewna jałowość, o której zawsze mówią i mówią w sposób bardzo intensywny i w sposób genialny wielcy ludzie tego kraju. I wielcy ludzie tego kraju, którzy mają dostęp do tego źródła inspiracji, czyli do geniuszu, zawsze porywają ludzi do czynów, które przekraczają człowieka. I w pewnym sensie nasz pobyt tutaj na ziemi to jest taki sprawdzian, to jest taki poligon, w którym człowiek jest właśnie osadzony w kontekście całkowitej bezsilności. Człowiek wobec świata, wobec hierarchii, którą stworzyła nasza cywilizacja, wobec hierarchii Kościoła, wobec hierarchii innych instytucji, wobec przemocy, wobec dyktatury, każdej formy dyktatury. Ostatnio również taką formą dyktatury są korporacje, gdzie człowiek przechodzi gruntowne pranie mózgu. Człowiek czuje się bezsilny. I teraz, co ma z tym zrobić? Jeżeli wszyscy tak postępują, jeżeli wszyscy podporządkowali się presji tej korporacji, dyktatury, Kościoła, co ma zrobić jeden człowiek, pojedynczy człowiek wobec morza zła, wobec morza kłamstwa? I to jest właśnie ta konfrontacja, która się pojawia, której egzemplifikacją jest geniusz. Geniusz, który nie podporządkował się machinie. Geniusz artystyczny, geniusz naukowy, to jest człowiek, który żyje w taki sposób, żeby natchnienie mogło się w nim pojawić. Co to znaczy natchnienie? Im większy człowiek, im genialniejszy człowiek, tym tak naprawdę w procesie tworzenia bardziej znika. Znika ten człowiek, znika jego ja, po to, żeby w to miejsce mogła wpłynąć inspiracja. Dla ateistów to jest po prostu inspiracja, dla ludzi wierzących to jest Bóg, to jest natchnienie, to jest duch. I teraz wszyscy wielcy mówią o tym. I niezwykłość tej kombinacji, w której ten proces następuje, w której ten proces jest uruchomiony, to jest właśnie niezwykła rzecz, w której człowiek swoje ja odstawia na bok. Tak jakby oddaje siebie w coś, co jest większe od niego. I de facto to nasze życie tutaj na ziemi, na miarę każdego człowieka, jest taką próbą. Chciałbym bardziej zapytać pana o to, czy artysta, który ma jakieś ograniczenia,
które mu nie pozwalają rozwinąć skrzydeł, które mu nie pozwalają dotknąć, czy dopuścić do połączenia tego pierwiastka męskiego i żeńskiego, prawda? Do tej eksplozji sztuki, eksplozji ekspresji swojej. Czyli gdy takie ograniczenia są, a wie Pan, że one są, ponieważ za obrazę niektórych uczuć grozi nawet odpowiedzialność karna w Polsce. Czy artysta, mając taką świadomość, dobrze się czuje w swojej osobowości artystycznej? Czy jest mu to obojętne? To jest... artysta... Właściwie każdy człowiek jest artystą w swoim wymiarze. Nosi w sobie to ziarno geniusza. Znów w swoim wymiarze, bo każdy człowiek ma swoje marzenia. O tym mówię i do tego wracam. To jest po prostu, to jest ABC naszego człowieczeństwa. Nasze marzenia i nasza niewinność to jest istota niezbywalna naszego człowieczeństwa. Z tym nie możemy się rozstać i musimy to chronić za każdą cenę, ponieważ nasze marzenia to jest przyszłość. Ta przyszłość jeszcze się nie ujawniła, ponieważ nasz umysł nie osiąga przyszłości, ponieważ nasz umysł istnieje w innym świecie, w innej rzeczywistości. Ale nasza podświadomość żyje poza czasem. Ona nie ma tych ograniczeń. I nasza podświadomość wysyła do naszej świadomości ten impuls. On dociera do nas w formie marzenia, w formie głębokiego pragnienia, w formie miłości. To jest ten obraz przyszłości. Ta przyszłość już jest, ona istnieje. My tylko jej jeszcze nie rozpoznajemy umysłem, bo nasz umysł nie pozwala nam na to. Ale dusza nasza wie i dlatego dusza daje nam marzenia. Co jest charakterystyczne w marzeniach? Że są nieosiągalne. I właśnie o to chodzi. Idąc do tych marzeń, wchodzimy na drogę. Wchodzimy na drogę uczenia się życia, uczenia się siebie, konfrontowania się z bezsilnością, ponieważ marzenia są tak piękne, że najczęściej wymagają po prostu tak wielkiej rewolucji, że bardzo często wydaje nam się, że to jest nieosiągalne dla nas, ale ta miłość jest większa od nas i ona powoduje, że osiągamy te marzenia. I kiedy patrzymy wstecz i zastanawiamy się, jak do tego doszliśmy, to zaczynamy widzieć, że był pewien proces w tym, że myśleliśmy z miłością o tym, czym chcemy być. Tworzyliśmy w swojej podświadomości obraz tego, jacy jesteśmy, jak już mamy to, co chcemy. Chodzimy z tym. To jest obraz miłości. Chodzimy z tym obrazem miłości i on wchodzi do naszej podświadomości. Nasza podświadomość nie kieruje się tym samym, co świadomość. Ona nie ma aparatury rozpoznawczej i osądzającej, dzielącej rzeczywistość. To, co podświadomość uzna za prawdę, to zrealizuje. To jest ta potęga naszej duszy, naszego ducha. I teraz nasza dusza swoimi sposobami materializuje ten obraz, ponieważ my, tak jak perła, która tworzy się z rany i z bólu. Ona ma coraz więcej macicy perłowej naokoło siebie. Aż w końcu tworzy najpiękniejszy, najszlachetniejszy klejnot. I to samo jest z naszym marzeniem. To jest ten klejnot. I tego nie wolno zgubić. I teraz, jeżeli do naszej podświadomości, co mówiłem już w poprzednim wywiadzie, ale powtórzę, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli do naszej podświadomości jest nieustannie wpuszczana informacja i matryca oparta na strachu, oparta na miażdżeniu wszystkiego, co jest w człowieku piękne i wolne, tego, co jest w człowieku naturalne, między innymi wszelkie opresje związane z energią seksualną, z cielesnością, to po prostu człowieka tak wiąże i tak pęta, że między tym geniuszem, który w nim jest, czyli geniuszem, który wyraża się tym marzeniem u każdego człowieka, dlatego o tym mówię, bo to jest podstawowe, tam zostaje wprowadzona matryca i człowiek porzuca te marzenia. I jest wiele ludzi, którzy po prostu mówią, a nie da się, po prostu nie da się.
A ludzie, którzy je zrealizowali, te marzenia, wiedzą, że jest tylko jedna zasada, żeby zrealizować marzenie, najbardziej niewiarygodne. Trzeba po prostu bardzo mocno chcieć i odsłania się cała droga i to jest droga, tak czy inaczej, droga duchowa. Bo to jest droga związana z wiarą, ale z wiarą, w której nie ma indoktrynacji, dlatego że inspiracja płynie z głębin człowieka. I ta inspiracja, ten wewnętrzny przewodnik prowadzi człowieka i doprowadzi go do takiego miejsca, w którym człowiek zaczyna rozumieć, że to wszystko odbywa się przez współpracę z wszechświatem, który jest niewidoczny, którego nie widać, ponieważ to jest wszechświat wyższych inteligencji. Te wyższe inteligencje są nieustannie obecne w naszym życiu. I nałożenie tego potwornego piętna, rodzenia się w grzechu, wstydu do seksualności. Przecież seksualność to jest, libido jest energią, która buduje światło. Światło buduje materię, libido buduje elektrony. To jest podstawowy budulec naszego życia materialnego. Bez tego nie ma życia. A jednak niektórzy twierdzą, że tylko zasada męska może stworzyć wszechświat. To jest niemożliwe. Niektórzy twierdzą, że Kościół katolicki w swojej historii był jedynym lub najbardziej głównym sponsorem, kreatorem sztuki. Patrzmy na malarstwo, patrzmy na teatr, patrzmy na rzeźbę. To dzięki Kościołowi tyle wspaniałych dzieł dotrwało do dzisiaj, było stworzone. Tak twierdzą niektórzy, to nie znaczy, że ja tak twierdzę, ale to są fakty niestety, tak jest. Co Pan na to powie? Bo przecież czy tutaj można Kościołowi dać jakąś zasługę w tym związaną? No tak, jest wiele wspaniałych dzieł sztuki związanych z sakrum i malarskich, i muzycznych. Natomiast Kościół miał w tym zawsze interes. To jest interes budowania swojej potęgi. Zobaczcie, tak wspaniali ludzie nam służą. Chyba nie warto o tym mówić, że mnóstwo tych obrazów przedstawia martyrologię, że 90% ich jest o cierpieniu i że to ma olbrzymi wpływ i jest związane z polityką Kościoła, który nieustannie mówi o tym, że człowiek jest nikim, jest niczym, jest grzesznikiem, tego mu nie wolno i jedyne zbawienie prowadzi przez Kościół. Przecież ta cała sztuka temu służy. Służy temu, żeby mieć po prostu ludzi całkowicie pod kontrolą Kościoła. Czy może to nazwać manipulacją? Czy to jest manipulacja? Może nie cała, ale czy jest to elementem jakiś? To jest absolutnie przemyślana polityka. Co do tego nie ma żadnych złudzeń. Natomiast byli też ludzie, którzy w obrębie Kościoła byli tak pochłonięci sztuką, że nie mieli czasu na to, żeby zajmować się polityką Kościoła. Fra Angelico, który miał jakieś tam funkcje ofiarowane wysokie w hierarchii kościelnej, powiedział, że nie ma czasu się tym zajmować. Było wielu ludzi, którzy oprócz tej martyrologii przynieśli też wiedzę. I wielu z tych ludzi to byli księża i byli oni służyli Kościołowi, dopóki nie zobaczyli całkowitej korupcji tego Kościoła. I jednym z takich ludzi był Hus, Jan Hus. Jeżeli ktoś nie pamięta, to był Czech, który nie zgodził się z tym, co robi Kościół i bardzo zdecydowanie wystąpił przeciwko korupcji w Kościele. I bardzo ciekawą rzecz Hus powiedział, bo oprócz tego, żeby Kościół nie wtrącał się do życia prywatnego ludzi, mówił też o korupcji, ale mówił też o zaskakującej rzeczy, że w trakcie mszy w Kościele wierni otrzymują chleb, ale nie mają dostępu do tego, żeby dzielić się winem. Wierni nie otrzymują wina. I
można by pominąć to, że to jest taki szczegół niewarty wzmianki. A jednak Hus oddał za to życie. Kiedy Hus... Chce pan powiedzieć, że Hus oddał życie za winą? Hus... Okrutną śmiercią spalone na stosie? Hus oddał życie za prawdę. Za prawdę. I teraz był oczywiście torturowany. Ci ludzie, którzy go przesłuchiwali, malowali diabła i przyklejali mu do głowy, znieważali go. A kiedy go palili, Hus powiedział takie zdanie: palicie teraz gęś, ale po mnie przyjdzie łabędź za 100 lat, którego nie spalicie. A gęś to w języku czeskim Hus właśnie. Gęś to Hus, ale co jeszcze jest ciekawe, tym łabędziem jest oczywiście Luter. Przyszedł za 100 lat. Później reformacja. Tak, i w herbie Lutra jest łabędź. I to przewidział Hus. I teraz ja jeszcze jedną rzecz powiem o Husie. Dlaczego nikt się nad tym nie zastanawia pośród katolików? Dlaczego spożywają okruchy ze stołu księży? Okruchy, resztki ze stołu księży, a nie są dopuszczeni do wina. Jest to bardzo ważne. A no właśnie. I ja bym bardzo zachęcał katolików, żeby szukali odpowiedzi na to pytanie. Ja znam odpowiedź na to pytanie. To może proszę powiedzieć. Jest to związane z krwią. We krwi jest cała tajemnica naszego stworzenia. W naszym DNA jest tajemnica naszego stworzenia. Partycypując w spożywaniu krwi istoty wyższej, zmienia się nasze DNA. I Kościół to doskonale wie i odsunął ludzi od tego, żeby nie poznali tajemnicy, żeby nie połączyli się ze swoim wyższym ja, żeby nie doczytali w naukach Chrystusa tego, co naprawdę, czego naprawdę uczył. Hus również był naukowcem, ponieważ on między innymi przetłumaczył Biblię, co było na czeskim, tak. Więc to było zakazane, karane śmiercią, lecz mu to karę wykonano. Nie, jako pierwszy był Wycliffe, ale powiedzmy później następni też te Biblię tłumaczyli. A jak z innymi naukowcami? Dlaczego Kościół jeszcze tolerował, a nawet wręcz używał ludzi sztuki do promowania, sponsorował ich, a tak z taką lubością zwalczał naukowców, tych, którzy walczą o prawdziwe poznanie świata. Można wymienić czy Kopernika, czy Galileusza, czy Giordana Bruno, ale było też wielu innych. Wielu, tak. Którzy srogo zapłacili za to, że odważyli się powiedzieć coś, co było. Tak. Nie wiem, czy sprzeczne z pismem, bo nikt tego dokładnie wtedy nie badał, ale było sprzeczne z ogólną linią, z tendencją, z trendem, który. Tak, tak zwane z głównym strumieniem. Tak, z głównym strumieniem. I do dzisiaj tak jest. Do dzisiaj to, co odkrywają naukowcy, jest w niezgodzie z Kościołem. Wiedza jest dla Kościoła największym zagrożeniem, ponieważ wiedza uwalnia człowieka. Człowiek, który posiada wiedzę, nie daje sobą manipulować. Po prostu zdobywając mądrość, idzie swoją drogą i nie potrzebuje ludzi, którzy mu stoją z batem i trzymają go na smyczy i mówią mu, jak jest, jak ma się zachowywać, jak ma żyć. Polska kobieta, katoliczka, idąc do łóżka z polskim mężczyzną, bierze ze sobą do tego łóżka księdza. To znaczy ona ma księdza w swojej podświadomości, ponieważ księża uczą dziewczyny młode, co im wolno w łóżku robić z mężczyzną, a czego im nie wolno robić. I to miał Hus na myśli, mówiąc: nie wtrącajcie się do naszego życia, bo my tego nie chcemy, nie potrzebujemy was. Po co księża to robi? Po co Kościół to robi? Po co im to łóżko? Przecież tam to jest penetracja najintymniejszej strony życia ludzkiego. Jeżeli wkradną się do naszej sypialni, do sypialni ludzi i kontrolują ich życie w sypialni, to praktycznie kontrolują wszystko. I stamtąd też się bierze bardzo dużo frustracji u ludzi. Ponieważ jeżeli tam nie ma tego szczęścia, nie ma tej miłości, to gdzie ona ma być? Gdzie ona ma się zrealizować? Stąd z sypialni jest bardzo, bardzo bliska droga do podświadomości i do snów. Kościół również penetruje nasze sny, penetrując naszą świadomość. Oni chcą również kontrolować nasze sny. I teraz tak, może się wydawać, że ja mówię jakieś rzeczy niestworzone, ale troszkę proszę, tak, troszkę tak się może wydawać. Ponieważ
trudno kontrolować sny, nie tylko Kościołowi, ale nam samym jest trudno kontrolować sny. Możemy je pamiętać, co najwyżej, ale czy je ale to jest bardzo ważne, żeby pamiętać. Bo pamiętając nasze sny, zaczynamy się zastanawiać nad tym. W ogóle nad tym światem. Co to za świat? Ten świat snów. A tymczasem nasz świat snów to jest świat uwolniony od ego. Czyli świat uwolniony od tej męskiej zasady. Jest to świat bliższy tej części bóstwa, które reprezentuje żeńskość, podświadomość, księżyc, boginie. I teraz ten świat uzupełnia ten świat męski, ale ten świat bogini rodzi, czyli nadaje formę wszystkiemu. Mężczyzna zapładnia. I teraz ten świat daje nam nieustannie impulsy. Nasza dusza, kiedy jest pozbawiona ego, jest zabierana z ciała i jest informowana przez kolory i przez światło wyższych inteligencji kosmicznych, jest pouczana i jest w nieustannym procesie ewolucji. I przez kolory i przez światło, przez kody światła ta dusza wraca i odbywa się proces, nieustanny proces ewolucji. Dlatego Kościół chce kontrolować sny, a ponieważ trudno jest w nie wejść, Kościół kontroluje to w inny sposób. Niech Pan spróbuje porozmawiać z kimś, kto poszedł do księdza i próbował konsultować swoje sny. Szczególnie jak się idzie do tych sekt typu Dominikanie i tak dalej, gdzie są tak zwane zajęcia po godzinach. I oni wybiją temu człowiekowi z głowy wszystkie sny i wszystkie symbole, które się tam pojawiają, niezgodne z ich doktryną. Powiedzą, że to pochodzi po prostu od diabła. Żeby się tym nie zajmowali, żeby się od tego odcięli. A odcinając się od naszych snów, odcinamy się od źródła wiedzy. W Biblii mamy wystarczającą ilość przykładów, że Bóg do proroków komunikował się z prorokami przez sny. To jest materiał, który ma każdy człowiek. Nie można po prostu odciąć tego od nas. Bo to jest część nas, część, która jest tym miejscem, z którego pochodzimy. Jest, Szekspir powiedział, to już zdanie, które jest powtarzane nawet na uroczystościach wręczenia Oscarów. Materia snu i materia, z której stworzone jest życie, to jest ta sama materia. To jest ta przestrzeń kwantowa, która jest za zasłoną. I teraz ta zasłona, co jest również niezwykłe, to całe ciśnienie, to całe po prostu zniewolenie człowieka, który przez 2000 lat zaproponował cywilizacji Kościół, to doprowadziło do takiego nabudowania libido, energii naszej życiowej, że po prostu następuje wybuch tej energii. I to, co się dzieje przez ostatnie 20 lat, jest to tak olbrzymie przyspieszenie ewolucyjne wiedzy, intelektu człowieka, że jest porównywane do tego, że w tej chwili, w jeden rok, my potrafimy odkryć tyle rzeczy, ile poprzednio odkrywaliśmy w 1000 lat. Jest jeszcze jedno niezwykłe zjawisko. Otóż Ziemia wchodzi w tak zwany pas fotonowy. Pas fotonowy jest szerokości 1000 lat świetlnych. I teraz w 57 wydarzyła się niezwykła rzecz. Otóż cząstki kosmiczne zderzyły się ze sobą i zjawisko to było obserwowane na południu Polski. Można było z południa Polski je zobaczyć i z Czech można je było zobaczyć. Otóż w momencie zderzenia tych cząstek utworzyła się energia wielkości 10 do 15 volta. Jest to energia tak potężna, że... Niewyobrażalna. Że któryś z naukowców powiedział, że to zdarzenie z 57 roku może być porównane do tego zdarzenia, które miało miejsce miliony lat temu, w którym to przy takim zderzeniu cząstek wpływ na świadomość człowieka jest tak potężny, że z małpy istota zamieniła się w człowieka. To samo zdarzenie teraz zamieni człowieka w to, co ma być następne. Właśnie, co to ma być? To ma być ten człowiek, który odzyska połączenie ze swoim wyższym ja. To jest ten człowiek najtrudniejszy dla nas.
iż nie tylko jako przeprowadzenie tego w praktyce, ale nawet wyobrażenie sobie jako koncepcji jest strasznie trudne dla człowieka, co to znaczy połączenie tych przeciwności. Uczniowie zapytali Chrystusa: Mistrzu, kiedy będziemy tacy jak Ty? A Chrystus odpowiedział: kiedy prawe będzie takie jak lewe. Ja nie powtarzam dokładnie cytatu, ale mówię o sensie tego. Kiedy to, co na górze, będzie takie jak to, co na dole. Kiedy to, co męskie, będzie takie jak żeńskie. Kiedy Twoje dwoje oczu staną się jednym i wypełni Cię jasność. A proszę pana, dlaczego takiego czegoś nie można usłyszeć w Kościele? Przecież to jest cytat z Pisma Świętego, słowa Jezusa. Dlaczego niektóre cytaty to są, puszcza? Bo to jest Ewangelia Tomasza. A dlaczego Ewangelia Tomasza nie została uznana za natchnioną, można powiedzieć? Przecież jest taką samą Ewangelią jak wszystkie inne. Równoprawna, zdaje się. No bo przecież czymże ona jest gorsza od innych, że nie została wpleciona do kanonu? Dlaczego te słowa Jezusa były uznawane, a inne Kościół pomija? Znaczy, te akurat pomija, a inne Kościół przedstawia. Czy to jest też jakiś rodzaj, nie wiem, zatajania jednej części wypowiedzi Jezusa, a pokazywanie drugiej części, bardziej wygodnej może? To jest część spekulacji po prostu. To jest część tej kontroli nad ludzkością. To jest Ewangelia Tomasza. To jest Ewangelia tak blisko związana ze współczesnym językiem fizyki kwantowej i matematyki, że Kościół nie może dopuścić do tego, żeby nauczać Ewangelii Tomasza, ponieważ ona daje człowiekowi wiedzę. Ale ta wiedza prowadzi człowieka do tego, żeby pojął pierw jako koncepcję to, co znaczy połączenie tych przeciwności. Czyli lepiej, żeby człowiek nie miał wiedzy, a wtedy będzie lepszym człowiekiem, tak twierdzi Kościół? Nie będzie lepszym człowiekiem, będzie człowiekiem posłusznym i zniewolonym. Czyli lepszym według Kościoła. No, chciałoby się to powiedzieć, no bo skoro Kościół do tego dąży, żeby wiedza nie była tak powszechna, żeby ją ograniczyć jakoś, no to może chce, żeby tacy ludzie byli na świecie i może będą wtedy lepiej manipulowalni, może będzie można z nimi więcej zrobić wspólnego, prawda? Można ich przygarnąć do siebie, czy potraktować ich jako swój lud Boży, tak zwany. Tak, tak. Kościół daje człowiekowi to niskie poczucie własnej wartości, to, że jest nikim, że jest grzesznikiem, wygraża palcem do tego stopnia, że ludzie się załamują i potem tych załamanych przyjmuje i poddaje jeszcze gruntowniejszej indoktrynacji i wtedy ci ludzie, którzy wychodzą już po takich osobistych przygodach w sektach dominikanów i innych i już nie mówią swoimi słowami. To już są tylko te słowa, które im wbili księża do głowy. Powiedział pan słowo sekta. Powtórzył pan któryś raz z kolei. Czy Kościół katolicki, ten Kościół polski, prawda? Nie powiem nasz, ale w ogóle Kościół, który tu w Polsce panuje. Czy to jest sekta? Jest zdecydowanie sektą, ponieważ zajmuje się ominięciem ludzkiej świadomości, wprowadzeniem do podświadomości swojej matrycy. Mówiłem to w tym wywiadzie, to jest bardzo ważne. Tak działa podświadomość i Kościół wie, jak działa podświadomość. Kościół wie, co znaczy ta prosta sprawa, tak prosta sprawa, jak symboliczna kropla wina dana wiernym, na przykład na opłatku. To jest niebezpieczne. To może doprowadzić do zmiany w strukturze wewnętrznej człowieka. I teraz ta struktura wewnętrzna, inne... wydaje mi się, że klucz do tajemnicy jest najpełniej i jest najżywszy w mitologiach. Dlatego należy studiować mitologię, a szczególnie opracowania, bo trudno jest zrozumieć, przebić się przez ten język. To wymaga wielu, wielu lat pracy. Ale inne religie też... trzeba wyciągnąć z tego wszystkiego to, co stworzy własną drogę człowieka. Do niego samego, do poznania tej tajemnicy, do poznania świętości, która jest w człowieku. I teraz te inne religie tłumaczą nam. Pojawiają się pojęcia, które są naprawdę przyswajalne dla całej cywilizowanej ludzkości. Takie pojęcia jak kundalini, czyli to są czakramy, czyli centra, w których jest energia kosmiczna,
które odpowiadają za naturalny przepływ energii w ciele człowieka i wtedy człowiek, będąc takim, jak go stworzył Twórca, posiada naturalną, wrodzoną zdolność połączenia z umysłem boskim i z kosmosem. Jest to przedstawione na zasadzie siedmiu czakramów, czy też hebrajskiego drzewa życia w Kabale, które spełnia tą samą funkcję. I teraz otworzenie tych czakramów i w rezultacie zaczyna się od czakramu seksualnego, a kończy na trzecim oku i na czakramie głowy w drzewie życia Keterze. I trzeba, to są te, również te sprzeczności, czyli połączenie intelektu z seksualnością. Keter z Malkutem w drzewie życia. Połączenie pierwszej i siódmej czakry. I teraz, kiedy to następuje, człowiek ma dostęp do czegoś, co się nazywa ósmą czakrą. A ta ósma czakra to już jest, zaczyna się obcowanie człowieka z mistrzami światła. Ósmy czakram to jest czakram, który wygląda jak piramida. Jest to połączenie z bractwami światła. I w ten sposób człowiek nawiązuje kontakt z programem Chrystusa. I teraz chciałbym jeszcze jedną powiedzieć rzecz, która jest bardzo ważna. Że w tym procesie następują w człowieku zmiany. Te zmiany są nieodzowne, ponieważ człowiek jest tak zakodowany przez tą trójwymiarowość, że nasze gruczoły wydzielania wewnętrznego wydzielają w stałych interwałach serotoninę. Ta serotonina utrwala tą iluzję sekwencyjności i czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Tak jest skonstruowany człowiek. I teraz, żeby dotrzeć do subtelniejszych energii, potrzeba otworzyć wewnętrzne widzenie w człowieku. To, o czym mówił Chrystus. I to się odbywa za pomocą szyszynki. Szyszynka jest przez wielu ludzi uznana jako siedlisko duszy. To miejsce, w którym żyje dusza. I teraz uaktywnienie tej szyszynki, która jest w człowieku wielkości ziarnka grochu, powoduje jej odbudowanie. Ale odbudowanie jej również wiąże się z całym procesem chemii w organizmie. Następuje zmiana chemii, następuje większy zastrzyk melatoniny, a melatonina jest konieczna do abstrakcyjnego myślenia człowieka. I zmienia się powoli ciało człowieka. I wtedy to ciało światła, które nieustannie jest obok nas, tylko po drugiej stronie światła, po drugiej stronie spektrum, czyli po drugiej stronie tej zasłony, która oddziela nas od innych wymiarów. Namiastem mówiąc, te restrykcje nałożone na człowieka teraz wybuchają w tak potężnej eksplozji, w tak potężnej erupcji, że ta zasłona między materią a duchem jest coraz cieńsza. I zaczynamy współpracować z tym wyższym ja i z tym ciałem światła człowieka. To ono jest cały czas obecne, ale uaktywnianie jego jest bardzo, bardzo powolne. Jest to proces ewolucji i ta ewolucja prowadzi do całkowitego odzyskania ciała światła. Każdy element w człowieku, każdy elektron ma swoją matematyczność, równowartość matematyczną zapisaną w cząstce światła. Te cząstki światła tworzą progi światła. Cała ewolucja ludzkości odbywa się przez światło. O tym wiedzą wszyscy ludzie religijni. To światło jest oparte na siatkach. Te siatki są obecne w ciele człowieka. Te siatki, każda molekuła ludzkiego ciała emituje impulsy elektryczne. I te impulsy elektryczne są odbierane przez siatki światła na zewnątrz człowieka i emitują biochemię i emitują impulsy elektryczne do siatek światła w człowieku. I to jest niezwykle ważne, żeby człowiek zrozumiał, że my powoli, powoli wchodzimy w tą epokę i w ten rodzaj świadomości, w którym będziemy się uczyć pierwotnego języka, języka światła. Ten język światła przyniósł Chrystus. I teraz najbardziej niezwykła rzecz w tym wszystkim to jest taka, i to trzeba zrozumieć, że Jezus z Nazaretu połączył się z programem,
który nazywa się Chrystus. Program ten to jest program nowej ewolucji. I teraz program ten miał różne imiona poprzednio, dlatego że chrześcijaństwo nie wniosło nic, czego nie było poprzednio. Jest kontynuacją Egiptu, jest kontynuacją Sumeru. Gruntownie. W chrześcijaństwie tym takim pierwotnym, tym takim pierwszym chrześcijaństwem, tak. Bo on się różni od dzisiejszego. Oczywiście. A czy dzisiejsze chrześcijaństwo, katolicyzm, to jest chrześcijaństwo? Chciałbym tylko... Wiem, że chciałby pan skończyć. Skończyć, tak. Chrystus przyjął gruntowne nauki duchowe u Eseńczyków. Następnie był inicjowany w świątyni Melchizedeka. W tej samej świątyni był inicjowany król Salomon oraz Pitagoras. O czym to świadczy? O tym, że Chrystus kontynuuje nauki starożytnego Egiptu i Sumeru i przyniósł nam tą wiedzę. To jest nierozerwalne, to jest ciągłość tradycji. Tradycji, którą przerwał Kościół i powiedział, że wszystko zaczęło się od tego miejsca. To nieprawda. Nic się nie zaczęło od tego miejsca. I teraz jeszcze jedna rzecz. Jezus z Nazaretu połączył się z programem, który się nazywa Chrystus. Ten program to jest nowa, przyspieszona ewolucja. Chrystus, łącząc się z tym programem, uwolnił kody światła w ludzkich ciałach, w naszej biologii, w naszej chemii. Te kody ciała zaczęły funkcjonować. I najniezwyklejsze jest to, że bardzo często się nad tym zastanawiałem, jak Chrystus mógł stworzyć taką organizację, czy pomóc stworzyć taką organizację, która stała się organizacją mającą na sumieniu wielokrotne akty ludobójstwa, kłamstwa, dyplomacji, która jest najczarniejszą stroną ludzkości. No, jak mógł do tego przyłożyć rękę? I znalazłem odpowiedź. Tak? Tak. Otóż ten program, który uwolnił Chrystus, ten program światła, naukowcy, ludzkość w obecnym stanie rozwoju intelektualnego, my zaczynamy to rozumieć. I kto ostatecznie wygra z chrześcijaństwem i z Kościołem? Ten program Chrystusa. On stanie się przyczyną tego, że chrześcijaństwo przestanie istnieć. I stanie się to, co powiedziałem. A czy chciałby pan, żeby chrześcijaństwo przestało istnieć? Co by wtedy się stało? To jest bardzo dobre pytanie i należy je przekierować na to, co się stało z komunizmem. Komunizm przestał istnieć i co? I decydujemy o sobie. Co się stanie z chrześcijaństwem, jak przestanie istnieć? Nic. Wytworzy się pustka. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, ponieważ te okruchy, które rzucają wiernym, kromka chleba, którą Kościół daje wiernym, ona zapełnia taki podstawowy głód. I to jest największe oszustwo. Bo jak tego głodu nie ma, człowiek nie szuka. Człowiek musi być doprowadzony do miejsca, w którym staje sam, nago wobec wszechświata i nie ma nic, tylko ma Boga. Bo nikt mu inny nie pomoże. I wtedy człowiek zaczyna szukać. Ten głód i ta pustka jest konieczna, żeby odkryć drogę do Chrystusa. Nie ma innej drogi. Nikt za człowieka tej drogi nie przebędzie. Nikt człowieka nie obudzi. Nikt człowieka nie oświeci. Nie ma takiej możliwości. Człowiek musi własną pracą dojść do oświecenia. I współpracą z niewidzialnym światem. No dobrze, ale są inne kraje, które porzuciły chrześcijaństwo. I w tych krajach ono było, teraz tego chrześcijaństwa nie ma. Jak sobie radzą te społeczności? Czy one czują pustkę? Czy one potrzebują? No właśnie z powodu tej pustki jest ten dynamiczny rozwój tych społeczności. Oni mają tą pustkę, czyli nie mają już na czym się oprzeć. Mają tylko siebie. Nie ma złudzeń. I dążą do rozwoju. Są nieskrępowani w swoim rozwoju. To jest bezpośredni dostęp do geniusza. To jest właśnie to, co zostało zablokowane w tych społeczeństwach, które są tak jak gdyby w rękach religii. Tak, ale polskie społeczeństwo jest po prostu, nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez religii, bez kościoła katolickiego, który jest częścią polskiej świadomości przez wiele lat. Tak, ale ludzie muszą sobie zdać sprawę z tego, że to kołtuństwo, w którym żyjemy i to zakłamanie, to jest częścią, stało się
częścią naszej świadomości. Wszyscy kłamią, czy trzeba, czy nie. Jesteśmy tak sparaliżowani, że no tak, ale my nie stoimy na własnych nogach. Chodzi o Kościół. Chodzi o naszą cywilizację, chodzi o naszą godność, chodzi o naszą wolność, chodzi o naszą miłość i chodzi o geniusza, który jest w człowieku. Chodzi o naszą cywilizację, która jest tak absurdalnie głupia, że prowadzi do katastrofy i do tragedii. Myśli pan, że taka katastrofa nas czeka? Według mnie, jeżeli się nie opanujemy, jeżeli ludzkość się nie uwolni od religii przede wszystkim, a potem od następnych instytucji, które zajmują się indoktrynacją. Indoktrynacją religijną, polityczną i ekonomiczną. Ten wyścig, do którego korporacje zmuszają człowieka. Ten wyścig, wie pan, który to wyśrubowanie, wie pan, samodyscypliny i samomotywacji do tego, żeby wspiąć się na następny szczebel. Czemu to ma służyć? Człowiek ma kochać swoją pracę. Koniec, kropka. Człowiek, który kocha swoją pracę, znajduje sens życia i znajduje szczęście. I to wystarczy. Człowiek ma kochać swoją pracę, a nie pracować w pocie czoła po 16 godzin po to, żeby związać koniec z końcem i po to, żeby przejść na następny stopień hierarchii. Człowiek ma kochać swoją pracę. Człowiek jest w sposób naturalny, religijny, ponieważ człowiek nosi w sobie geniusza, i nosi w sobie przeczucie tajemnicy. I to wystarczy. Kościół nas, tego geniusza w nas zabija, czy go wręcz przeciwnie, czy go utrwala? Nie. Nie ma takiej możliwości, żeby Kościół ten geniusz wyzwalał, ponieważ ludzie nie są głodni. Nie ma tego głodu. Ludzie są uśpieni, są nieaktywni. Są naprawdę zahipnotyzowani. Jak ich obudzić? Właśnie, dobre słowo. Jak ich obudzić z tego hipnotycznego snu? Trzeba się uwolnić od religii. Nie tylko Polacy muszą się uwolnić od religii. Cały świat musi się uwolnić od religii, ponieważ wciąż religia jest przyczyną wojen i nienawiści pomiędzy ludźmi. Religia to jest to miejsce, w którym dobry człowiek staje się złym człowiekiem. Ta impotencja płynie z Kościoła. I ta impotencja dotyczy całego kraju. Dlatego tak dużo ludzi utalentowanych i ludzi z ikrą, ludzi, w których się pali coś, jest płomień, jest żar. Ci ludzie wyjeżdżają. W Polsce jest bardzo mało tego głodu. Bez głodu duchowego i bez wolności duchowej nic wielkiego nie powstanie. Ani w nauce, ani w sztuce, ani na żadnym poziomie. No smutne to, co pan mówi i niezbyt to brzmi i rokuje na przyszłość. Nie. To jest smutne, to jest tragiczne, ale to rokuje na przyszłość, tak, bo my musimy się obudzić, musimy odzyskać nasz kraj, musimy się obudzić i musimy stanąć wobec tego, że życie, które odzyskamy, będzie drogą do naszej autentyczności i to będzie życie trudniejsze od tego, które mamy teraz, ale będzie autentyczne. I proszę Państwa, tym apelem pana Krzysztofa Pieczyńskiego zakończymy dzisiejszy wywiad. Proszę Państwa, obudźmy się. Obudźmy się z takiego letargu, czy z tego chocholego tańca, który urządzamy sobie tutaj od jakiegoś czasu i spójrzmy na naszą rzeczywistość bardziej realnie, racjonalnie i żyjmy bardziej zgodnie ze sobą. Dziękuję bardzo panu Krzysztofowi. Dziękuję.